Mija 70. rocznica niemieckiej napaści na Polskę. Byliśmy świadkami podniosłych uroczystości. Jednak chciałbym zacząć od innego momentu. Chciałbym się zapytać o to, co w Lesznie działo się tuż przed wybuchem wojny. No zależy, jak daleko się cofać. Właśnie jeżeli mówimy o kilku miesiącach poprzedzających wybuch wojny, to praktycznie od końca marca 1939 roku wojsko, zwłaszcza te jednostki, które stały wzdłuż granicy z Niemcami, była już prowadzona tajna mobilizacja. Wojsko już się przygotowywało do działań bojowych, chociaż to oczywiście nie było nagłaśniane ani w prasie, nigdzie, ponieważ no, jakby była to część utajniona właśnie operacji wojskowej. Ale dalsze tygodnie tutaj przy samym pograniczu właśnie wyraźnie pokazywały już wzrost napięcia, który polegał między innymi na tym, że sporo młodych Niemców, obywateli polskich uciekało nielegalnie za granicę, wstępując tam do Wehrmachtu, działał na terenie przygranicznym dosyć intensywnie wywiad niemiecki, agenci niemieccy rozrzuceni na samej Wielkopolsce, było ich według danych niemieckich ponad 2000. Również obserwowano działania po niemieckiej stronie granicy w rejonie Wschowy, budowano umocnienia przeciwczołgowe, zasieki. Także Niemcy zaczęli być, żołnierze niemieccy, coraz bardziej widoczni przy granicy i to w hełmach stalowych. Także takie informacje napływały najczęściej od ludności polskiej pracującej właśnie zarobkowo po stronie niemieckiej, bo tutaj funkcjonował mały ruch, tak zwany mały ruch graniczny właśnie w tym pasie przygranicznym i ta wymiana ludności tutaj no, była dosyć znaczna w 1939 roku. A jak zachowywała się niemiecka ludność miasta Leszna? No, niemiecka ludność miasta Leszna na ogół, no, można powiedzieć, że nie było jakichś widocznych incydentów tutaj. Natomiast rozpracowywano grupy dywersyjne, które próbowały montować również na tym terenie takie ośrodki do działań dywersyjnych. Mianowicie chodzi tutaj o Kramera, który właściwie działał z terenów Wschowy generalnie, ale miał swoich ludzi na terenie Leszna. Policja i służba, Polska Służba Bezpieczeństwa, no, mówiąc dzisiejszym językiem, no, wiedziała o wielu rzeczach, ale nie o wszystkich oczywiście. Takich bardziej niebezpiecznych, zdaniem władz polskich, działaczy niemieckich, jak między innymi niemieckiego właściciela Dżyczkowa, majątków w Dżyczkowie, który no, gromadził broń, był znany z antypolskiej postawy, no, wydalono za granicę. Także takie działania też podejmowano, chociaż robiono to dosyć ostrożnie, dlatego że Niemcy natychmiast podnosili w prasie zachodnioeuropejskiej larum na temat, że gwałci się prawa mniejszości na terenie Polski zagwarantowane traktatem wersalskim. Byliśmy świadkami jakichś prowokacji. No, przed samym wybuchem wojny nie było jakichś istotnych prowokacji. No, tu się zdarzyły przekroczenia granicy samolotów niemieckich. Taki był nawet w kronice miasta Leszna jest zapisany taki wypadek, właśnie gdzie samolot okrążył dosyć na niskim pułapie, krążył nad miastem, nad koszarami i odleciał w kierunku granicy. Także takie przypadki pojedyncze, nie tylko tu w Lesznie, ale także tu w rejonie przygranicznym właśnie się zdarzały. To obserwowano, odnotowywano, no ale ta reakcja właściwie na tym się kończyła, bo to nie było specjalnie jakieś. To podejrzewano oczywiście, że ci piloci fotografują, obserwują, co się dzieje, co tu się robi. Z punktu widzenia wojskowego prawdopodobnie fotografowano również teren dla przyszłych potrzeb działań.